jest pan minister kultury. Od kilkunastu lat zajmuje się pan kłamstwem i manipulacjami. Zrobiliśmy to, naprawdę! Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska! Polakiem jest kto Niemcem. Komu śnią się w nocy Kielce? Komu Giertych jesień zrobi? Z średniowiecza nas wyzwoli. Ale w Sejmie jest wesoło, mokrych ławek też tam sporo, szmata chce założyć koło, a Jarosław łupież ma. Tylko świnie siedzą w kinie, zjadły nawet marszałkinie. Błaszczak schował się w Sasinie, tylko Jarka łupież trwa. Kto jest z winem, kto bez wina? Tuska mówi, wszystko mina. W dziennikarzy z grubej rury pajac zwalił się kultury. Ale w Sejmie jest wesoło, mokrych ławek też tam sporo, szmata chce założyć koło, a Jarosław łupież ma. Tylko świnie siedzą w kinie, zjadły nawet marszałkinie. Błaszczak schował się w Sasinie, tylko Jarka łupież trwa. Wierzę, że ta idea jest droga wszystkich państwu. Wierzę, że tak jest również wśród partii, które dzisiaj próbują tworzyć koalicję. Dziennikarzem pan pracuje w instytucji, który się zajmuje manipulacją. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych szeroko nad błękitnym niemem. Znacie za opozycję demokratyczną, a macie do tego dokładnie takie same prawo jak Blok Demokratyczny z lat 40. Zobaczcie, Sejm jest wolny, tak to wygląda. Kocham was, Heleju, kocham, że to zrobiliście. Pewna epoka się skończyła. Nie dla witek, nie dla barierek sejmowych. W większości głosów Sejm nie wybrał pani poseł Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Komu pałac, komu race? Komu się odbierze pracę? Gdzie za misję Mateusza? Trzeba wsadzić notariusza. Ale w Sejmie jest wesoło, mokrych ławek też tam sporo, szmata chce założyć koło, a Jarosław łupież ma. Tylko świnie siedzą w kinie, zjadły nawet marszałkinie. Błaszczak schował się w Sasinie, tylko Jarka łupież trwa. I to wszystko, co mam do powiedzenia.